Wklejamy się na słońcu, uderza w nas fala gorąca, zapachem lata tak pachnąca, obietnicami nas kusząca. Cześć, cześć! W dzisiejszym odcinku chciałbyśmy pogadać z Wami trochę na temat adopcji zwierząt, ponieważ znowu stało się tak, że adoptowałyśmy kotkę, znaczy Edyta dokładnie adoptowała, bo Edyta mieszka teraz oddzielnie i adoptowała kolejną kotkę, bo już ma kotkę Goldie. Tak, Goldie już znacie i postanowiłam adoptować kota, żeby nie była po prostu miała kogoś, jakiegoś towarzysza, nie tylko mnie, jak mnie nie ma w domu, no żeby był ten drugi kot, żeby mogły tam bawić się razem i jakoś tam życie swoje prowadzić. Dużo słyszałam na temat tego, czy do dorosłego kota brać kolejnego kota, czy raczej zostawić się samą, no bo już ma jakiś okres czasu, 5 lat ma już Goldie. Aczkolwiek wychowywała się z innym kotem i mieli bardzo dobre relacje, więc gdzieś tam było to dla mnie przykre, że już tej relacji nie ma. I widziałam, że Goldie jakby potrzebuje kogoś kto tamtego jej towarzysza być może zastąpi. Ale postanowiłam nie brać kota samca, tylko kotkę. Też zaczęłam intensywnie szukać tego towarzysza dla niej i jak wiadomo, no z góry też wiedziałaś, że nie też chcesz wiedziałam, kupować. Że nie chcę kupować kota, tylko chcę pomóc jakiemuś kotu, który będzie tego potrzebował, tak? Że nie będę płaciła za jakąś rasę kota, który jest nie wiadomo jaki i tak dalej, opłacała kogoś, kto tą hodowlę prowadzi. Chociaż nie ukrywam, że są to super kotki i na pewno też bym tego kota równie mocno kochała, aczkolwiek no bardzo chciałam tam pomóc właśnie i tego kotka adoptować. No i trafiłam właśnie na Karlę. Karla początkowo miała na imię Bajka, a trafiła do mnie Karla z Pruszkowa. Był to kotek, który tam dziko sobie biegał po Pruszkowie. Karla ma teraz już 8 miesięcy, z tego co wiem miała już dzieci. Tak, co było dla mnie szokiem, bo Karlunia jest taka malutka i w ogóle jest trikolorką. Ona jest ruda, czarna i biała. Ma białe łapki, czarny nosek, połowa jednej ruda, jest, połowa twarzy jest ruda, a połowa twarzy jest czarna. Ja się śmieję, że ona jest w połowie diabłem, połowie aniołem. I tu się zgadzam. Szatanem. Karla jest po prostu żywiołem, to jest po prostu ogień. Goldie jest spokojna, jest aniołkiem, a tutaj mamy do czynienia z małym diabełkiem. Tak, bo Goldie ma tak, że jakby jej nie było w ogóle, to jest kot taki, który no... Znaczy nie, jak ona przyjdzie do ciebie na kolana... To jest dama. To jest dama, ona przyjdzie, ona chce głaskania i ja do tego się przyzwyczaiłam, że tutaj ją od razu głaszczę, ona się nam położy, pójdzie jak będzie chciała, jak nie będzie chciała, no wiadomo kot. A Karla jest po prostu, przybiegnie, dzisiaj na przykład nie było rano karmy w misce, co zrobiła? Wpadła w lampę, gdzie... Po prostu papierową. Była w szoku papierową, obudziło mnie to, ale patrzę, już dołem sobie tam wyślizgnęła. I jeszcze co zrobiła? Ugryzła mnie w stopę, no a później jak się zorientowałam, nie było nic miseczka do jedzenia. Więc ona gdzieś tam się frustruje, to jest taki kotek, który tam potrzebuje też dużo atencji, uwagi, zabawy. Mhm. No to zupełnie coś innego niż miałaś z Goldie dotychczas. Tak, też miałam spore obawy właśnie co chodzi do charakteru, bo tak wiadomo, kota trzeba tam dopasować właśnie też do charakteru drugiego kota, żeby tego drugiego kota właśnie nie za bardzo nie tłamsił, tak? I nie był taki, że właśnie i trochę tego... Mamy teraz taki okres, że jakby tam rozwijamy tą swoją tutaj znajomość i to jak układanie też Karli trochę, tak? No bo też jak wiadomo, ona nie jest takim małym kotkiem takim całkowicie już dołożenia, bo ona już tam jakieś swoje nawyki na pewno ma i nie jest taka, że właśnie, że tutaj wszystkie trzeba jej uczyć od nowa, to kuwety się załatwia, wszystko wie co jak robić i tak dalej. Jest po sterylizacji już też. I mam nadzieję, że po tej sterylizacji Karla troszeczkę jakoś złagodnienie. Tak, nieprawda, Julek jest szalony i... Nie, jak czuję do tej pory cieczkę jakiejś suczki w parku, to zresztą Zosia też miała ostatnią cieczkę, co było dramatem. Ponieważ Julek broni ją strasznie i na każdym spacerze po prostu jakiś pies podchodzi tylko, a wszystkie podchodziły do Zosi. Po prostu chciał ich zagryźć, warczał. Ja myślałam, że oszaleje jest, bo mam psami na smyczy. I ten, no i to jest straszna ta cieczka, ale chciałam właśnie zaznaczyć to, że jakby Julek, jak już jest wykastrowany, ja to już jest wykastrowany chyba z rok, to nie zmienił się. Nie zmienił się, więc czy to kwestia tego, czy pies się zmieni, czy nie, to chyba tylko indywidualna. Rzecz indywidualna, a tak samo no jakby temperament no nie maleje, no co mam nadzieję. No nie, Julek jest szalony, tak jak był, taki jest szalony, ale go bardzo kocham. Także Karla jest przekochana, liże, śpi na mnie, wszystko robi co kotek
mogła robić, co by wolała, najcudowniejsze. Także bardzo Wam polecam adopcję. Patrzcie też na te kotki, kurczę, pod innym względem, że taka dachówka nie choruje w ogóle. Te koty to są niezniszczalne. One mają po prostu... Nasi rodzice mają dwa koty, są to dachówki, które w ogóle nie chorują, nie ma z nimi żadnych problemów. No już te koty mają tam po 15 lat, no i wszystko jest super i chyba raz byli tam... Nie no, czy jeżdżą do weterynarza regularnie, bo oni, koty nie chcą no tak, za bardzo dawać sobie paznokcie. Tak. Co ja z moją Goldie z kolei cały czas borykam się z chorobami, które ona ma po prostu chorobą mam skóry, to są bardziej takie dermatologiczne sprawy. Aczkolwiek też ta rasa i ten układ ogólnie buźki, który ma i te kanaliki właśnie, które są bardzo krótkie i to wszystko, co tutaj wypływa, pewnie jeżeli macie persy, wiecie o czym mówię, są to rasy, które chorują, tak? No, trzeba sobie też zdawać z tego sprawę, że tam czasami te rasy niektóre były tak po prostu stworzone no, dla naszego widzimisię, a nie są to po prostu jakby, nie są to bardzo przystosowane do tego, by w ogóle funkcjonować. No zobaczymy, mamy tutaj też na przykład psy buldożki, francuskie, które też chorują, którym oczka wypadają, tak? Oczy no tak, po prostu. Pekinczyki. No wiele jest takich ras, no. Zwróćmy też uwagę na takie właśnie, kurde, to co, nie wiem, Bóg stworzył. To są takie, kurde, no oni się... Naturalne! Się stworzyło gdzieś tam. A też niedawno właśnie czytałam artykuł, że te nasze dachówki to wcale nie są dachówki, tylko to jest rasa europejska. A. Że gdzieś ale tam... ta twoja kotka jest bardzo, przypomina mi koty greckie. Tak, bardzo, ma taką charakterystyczną urodę. Ona jest po prostu jak z Grecji wyjęta. Dokładnie. No. Więc dobra, to kończymy już ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie znać nam w komentarzach, czy macie zwierzaki z adopcji. A bardzo chciałobyśmy też je zobaczyć, więc wyślijcie nam na fanpage'ach. W komentarzach się nie da. Musicie wysłać nam na fanpage'a. Siostra mojej siostry, tutaj jest link na dole i sobie po prostu nam powysyłajcie te zdjęcia. Właśnie, wchodźcie na tego fanpage'a na Facebooku również, prawda? Tak, bo my bardzo chętnie chciałobyśmy zobaczyć. Dokładnie. Także zachęcamy Was do adopcji. Buziaki. Nie kupujcie, adoptujcie. Buziaki. Dokładnie. Pa! Pa!